Wielką paradą w wykonaniu orkiestry dętej zespołów folklorystycznych rozpoczynają się dzisiaj Dni Brzeska 2014. Jaki program przygotował Miejski Ośrodek Kultury na te trzy najbliższe dni? Tak, faktycznie wielką paradą dwóch orkiestr dętych rozpoczynamy dzisiaj Dni Brzeska, a zaraz potem w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym odbędzie się wystawa, wernisaż wystawy Brzesko w starej fotografii. Bardzo ciekawa wystawa zawierająca ponad 200 fotografii i pocztówek starego Brzeska, a tuż po wystawie jeszcze piękny koncert, letni koncert wzruszeń i to tylko w piątek. Natomiast w sobotę zaczynamy już o godzinie 15, tak jak zwykle tanecznymi pokazami i wokalnymi tutaj pokazami w wykonaniu uczniów i tych, którzy wygrali różnego rodzaju przeglądy, a już potem oczywiście odbywają się koncerty. Koncerty zespołu Blue Jay, koncerty zespołu Ostatni w Raju i Gwiazda Wieczoru Afromental. Serdecznie w sobotę zapraszamy. I w niedzielę również mamy bardzo ciekawy, bogaty program, bo Małopolski Piknik Europejski i oczywiście także szereg konkursów, programów animacyjnych dla dzieci, a zaraz potem zespoły. Zespół afrykański Bazobanga, myślę, że bardzo rozgrzeje brzeską publiczność, jeżeli będzie chłodno. Natomiast później przystanek Mrówkowiec, też ciekawy zespół grający dobrą muzykę i na końcu mamy zespół Ira, znany wszystkim. Też myślę, że bardzo dobra zabawa będzie przy tym zespole. Na koniec sztuczne ognie. Między jeszcze tymi imprezami, tak jak mówię, szereg konkursów, warsztaty rękodzielnicze, a także pierwszy raz pokaz sztuki balansowania na linie. Po raz kolejny imprezę w postaci Dni Brzeska wspierają sponsorzy. Jak ze sponsorami w tym roku? Sponsorów mamy sporo, oczywiście różne kwoty sponsorzy przeznaczają. Głównym sponsorem już od lat wielu, właściwie od początku Dni Brzeska jest Browar Okocie. Po raz kolejny Dniom Brzeska towarzyszą imprezy towarzyszące. Jakie w tym roku przygotowali organizatorzy? Jeżeli chodzi o imprezy towarzyszące, to już tradycyjnie wybór najsympatyczniejszego psa w sobotę i oczywiście jeszcze imprezy sportowe, zawody pożarnicze, które odbywać się będą w niedzielę i później 28 turniej Grand Prix piłki siatkowej.